Dzień dobry. Chciałem zrobić naprawdę krótki filmik o tym, jak okrążyć płaską Ziemię. To, co skłoniło mnie do nakręcenia tego filmu, to fakt, że mój znajomy z Facebooka stwierdził, że ma przyjaciela, który jest pilotem, który, jak się domyślam, przewozi ładunki samolotem transportowym po całym świecie. I że pilot zapytał go, jeśli Ziemia jest płaska, jak to się stało, że podróżując na wschód, lecąc na wschód przez całą drogę dookoła świata, wylądował z powrotem w kraju, z którego wyruszył, lecąc tylko na wschód? I to jest naprawdę bardzo proste i zamierzam pokazać to naprawdę szybko. Po pierwsze, użyjemy prawdziwej mapy płaskiej Ziemi, która jest z 1892 roku. A ten egzemplarz jest z biblioteki publicznej w Bostonie. Aby to zrozumieć, trzeba najpierw zrozumieć magnetyzm. Ten kompas wskazuje na prawdziwy biegun północny. Mała strzałka to północ i wskazuje na prawdziwy biegun północny. Kiedy zmienię go z magnesem, który robi to samo co biegun północny, automatycznie przyciąga do siebie tę północną strzałkę. Więc ten magnes będzie biegunem północnym, ok? Teraz na mapie już namagnesowałem środek mapy płaskiej Ziemi, który byłby biegunem północnym. Teraz spójrz na to. Gdy weźmiemy ten kompas, który jak widzicie wskazuje północ, tam gdzie powinien. Ale teraz przeniesiemy go do mniejszej skali, która będzie tutaj. Teraz obserwuj, co się dzieje z kompasem, który automatycznie wskazuje na środek mapy płaskiej Ziemi. Teraz obserwuj, jak go przesuwam. Więc to jest centrum tego środka, to znaczy, że jest namagnesowany, a to automatycznie wskaże centrum bez względu na to, gdzie jest na tej mapie. A teraz przejdźmy do sedna. Facet powiedział, że jego trasa zaczyna się w Dubaju. Potem poleciał do Azji, potem poleciał do Sydney w Australii, potem leciał do Stanów Zjednoczonych, potem do Europy, a potem skończył z powrotem w Dubaju. Teraz spójrz na to. Patrzcie, gdzie jest wschód na kompasie przez cały czas. Tu jest ten lot, ok? Wschód. Cały czas wschód. Tak więc bez względu na to, gdzie idziesz, bez względu na to, w jakim kraju jesteś, jak tutaj, tutaj są Stany Zjednoczone, tuż nad tym jest wschód, to jest zachód. Słońce wschodzi na wschodnim wybrzeżu i zachodzi na zachodnim. Przesuńmy kompas tutaj. Wschodnie wybrzeże, zachodnie wybrzeże. Północ zawsze będzie północą, niezależnie od tego, w którym z tych krajów się znajdujesz. Jak widać tutaj. Północ zawsze będzie północą, a wschód zawsze będzie wschodem. Południe zawsze będzie tym samym południem, które zawsze odnotowywałeś, a zachód zawsze będzie zachodem, bez względu na to, w którym z tych krajów jesteś. Więc tak oto jest, jak pilot podróżował na wschód wokół płaskiej Ziemi, ponieważ twój kompas zawsze będzie wskazywał na biegun magnetyczny. Masz dwie strony magnesu. Jedna nazywa się biegunem północnym, która jest stroną przyciągającą, a jedna strona magnesu nazywa się biegunem południowym, który jest stroną odpychającą, znany również jako dodatni ujemny. Pozwól, że pomogę ci to szybko zrozumieć. Jak widzisz, mamy tu magnes sztabkowy. Jeśli przełamiesz ten magnes sztabkowy na pół, każdy kawałek będzie miał swój własny biegun północny i południowy. Czytajmy dalej. Nie da się zrobić monopoli magnetycznych z magnesu sztabkowego. Jeśli magnes sztabkowy zostanie przecięty na pół, to nie jest tak, że jedna połowa ma biegun północny, a druga południowy. Zamiast tego każdy kawałek ma swój własny biegun północny i południowy. Monopol magnetyczny nie może być stworzony z normalnej materii, tak jak atomy i elektrony, ale byłyby nową cząstką elementarną.
Teraz to samo w sobie dowodzi, że teoria Wielkiego Wybuchu to stek bzdur, ale zachowamy to na inny film. Tak czy inaczej, jeśli ten kompas zawsze wskazuje północ lub południe, zawsze wskazuje na ścianę lodu. Zawsze na ścianę lodu. Na południe od tych wszystkich krajów na kuli ziemskiej znajduje się Antarktyda, prawda? Więc kiedy ludzie myślą, wszystkie te kraje myślą, że Antarktyda jest pod nimi. Ale tak nie jest, bo to jest ściana lodowa. Dlatego idzie na południe. Zewnętrzny pierścień jest stroną odpychającą magnesu. Więc ta lodowa ściana na południe. Zawsze. Zawsze jest na południe. I to ma dla ciebie sens? Lodowa ściana jest na południu, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz na płaskiej ziemi. A biegun północny zawsze będzie na północy. I można podróżować dookoła świata tylko na wschód, czyli w tę stronę lub na zachód. Spójrzcie na kompas. Wskazuje na to, że jedziemy w tę stronę, na zachód, prawda? Przez całą drogę dookoła wskazuje na zachód. I możesz to sprawdzić sam. Możemy okrążyć Ziemię tylko ze wschodu na zachód. Nikt nigdy w historii nie okrążył Ziemi z północy na południe, co oznacza, że jeśli zaczniesz tutaj na biegunie północnym, nie możesz okrążyć Ziemi z powrotem na biegun północny, lecąc nad południowy, ponieważ nie ma bieguna południowego. Zimno tu. Tak, to prawda. Jak na biegunie południowym. To jak głęboki biegun południowy, gdyby istniał, ale nie istnieje. Nie chcą, żebyś o tym wiedział, dlatego nazywają to strefami zakazu lotów. I nie wolno ci okrążać tego, co nazywają Antarktydą, która tak naprawdę nie jest Antarktydą. To ściana lodowa, która się tam kończy i dlatego zabronili ci nad nią latać, bo będziesz wiedział, kiedy tam dotrzesz, że nie da się nad nią latać. Chodzi mi o to, że jest to naprawdę, naprawdę zdrowy rozsądek. Tak więc na wszelki wypadek mamy tu kilku zwolenników globusa, którzy mówią, o tak, można, można. Cóż, jak widać tutaj, sprawdźcie to. Ponieważ biegun północny i Antarktyda są pokryte lodem i strzeżone jako strefy zakazu lotów, żadne statki ani samoloty nigdy nie były znane z okrążenia Ziemi w kierunku z północy na południe. Dobra, teraz zwróćcie uwagę, jak zmieniamy mapę płaskiej Ziemi w globus. Zwróćcie uwagę na kontynenty. Nadal są ustawione na północ, wschód, zachód i południe. I spójrzcie na lodową ścianę. Czym się staje, gdy zmieniamy jego w kulę? Staje się Antarktydą. Jeśli zauważysz, jest na południe od wszystkich kontynentów, tak jak ściana lodowa jest na południe od wszystkich kontynentów na mapie płaskiej Ziemi. I dlatego nie potrafisz tego odróżnić. Jedynym powodem, dla którego wierzysz w to, co wierzysz, jest to, że nauczono cię w to wierzyć, nie kwestionując tego. To nie jest nic nowego. Wszyscy wiedzą o tym od 5000 lat. Wszystkie starożytne cywilizacje. Ta mapa pochodzi z 1892 roku. Mówi, naukowo i praktycznie poprawne. To nie jest coś nowego, tak było zawsze. A potem ostatnie 100 lat z tymi fałszywymi agencjami rządowymi, zwłaszcza NASA, w ostatnich 50 latach, przekonało cię, że jest inaczej. Teraz spójrz, nawet sama ściana lodowa jest nazwana na całej długości. Teraz nagle co? Żyjemy na kuli ziemskiej? Wszystkie te miejsca zniknęły? Nie istnieją już? Jak to możliwe, że istniały w 1892 roku, a teraz nie istnieją? Jak widać tutaj na mapie, jest napisane koło antarktyczne. Nie mówię o kontynencie antarktycznym, ponieważ jest to krąg lodu, który otacza Ziemię i utrzymuje wszystkie oceany. Tak więc w każdym razie tak działa kompas na płaskiej Ziemi i tak okrąża się Ziemię idąc na wschód na płaskiej Ziemi.
going east on a flat earth.